Polska chce nakłonić Niemców do działania. Premier jedzie do Berlina. Premier Morawiecki z wizytą w Berlinie. Znamy szczegóły spotkania z kanclerzem. Jak ustaliła interia.pl premier Mateusz Morawiecki we wtorek 26 kwietnia uda się z wizytą roboczą do Niemiec. W planie spotkanie z kanclerzem Olafem Scholzem oraz kolacja z przedstawicielami niemieckiego biznesu i mediów. Poruszony zostanie również temat sankcji na rosyjską gospodarkę oraz pomocy Ukrainie. Około godziny 16 we wtorek, jak ustaliła interia.pl, premier Mateusz Morawiecki wyleci z Warszawy do Berlina na robocze spotkanie z Olafem Scholzem, które zgodnie z planem rozpocznie się przed 18. W agendzie jednodniowej wizyty znajdzie się nie tylko dyskusja z kanclerzem, ale również wieczorne. Półoficjalne spotkanie z kluczowymi przedstawicielami niemieckiego biznesu oraz mediów. W Berlinie będziemy rozmawiać o sankcjach na Rosję oraz o pomocy w zakresie uzbrojenia dla Ukrainy, mówi w rozmowie z interią.pl rzecznik rządu Piotr Muller. Polska liczy na większą stanowczość Zachodu, jak udało nam się ustalić. Kolacja z niemieckimi przedsiębiorcami i przedstawicielami mediów ma na celu przekazanie polskiej perspektywy geopolitycznej na wojnę w Ukrainie oraz skłonienie do większej stanowczości w zakresie sankcji. Strona polska nie ukrywa niezadowolenia z ich aktualnego wymiaru, licząc na większą stanowczość Zachodu. Premier Morawiecki wróci do Warszawy w środę późnym wieczorem. Po spotkaniu z kanclerzem Scholzem nie przewidziano konferencji pasowej.